Aloha. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidor, a wy oglądacie kanał Totalny Dramaturg. No i dzisiaj przychodzę do was z materiałem ponownie o Camp TV, ponieważ obiecałem wam kiedyś, że zrobimy sobie takie oficjalne omówienie trailera. Ponieważ jak już robiłem Camp TV, w sensie materiał o Camp TV to Zrobiłem coś takiego, że omawiałem tam postacie, ogólnie z charakteru i tak dalej. A dzisiaj chciałbym z wami sobie omówić trailer Camp TV, ponieważ myślę, że jest tutaj co omawiać. Tak więc, bez zbędnego przedłużania, ja się zamykam i będziemy sobie oglądać wspólnie. I do, będziemy dochodzili do e, wspólnej analizy, co mi się podoba, co mi się nie podoba. No jak na początku widzicie, nie odpaliłem już materiału, a jesteśmy na obozie... ŁAŁANAKŁA Tylko troszeczkę innym, bo tutaj mamy takie fajne góry, a ich nie było w oryginalnym obozie Łałanakła I widać, że to jest troszeczkę robione jakby to była sceneria, że ten sezon dzieje się tak na jesieni A nie powiedzmy w okresie letnim Tak więc no taka ciekawostka No i dobra, no co, odtwarzamy Reality TV is about to get Unreal A delinquent. A spoiled princess. A jock. A big hearted linebacker. Oh. <grywka> I mamy tutaj DJ-a we własnej okazałości, ale ten jego angielski głos mi się w ogóle nie podoba. W ogóle to nie pasuje do naszego DJ-a, który tutaj ma strasznie taki gruby głos, jakby. No Był jakiś taki wiecie, zabijaką czy coś. A przypominam, że DJ to jest taka ciepła klucha, dlatego to jest taka pierwsza rzecz, która mi się trochę nie podoba, ale zarazem jest śmieszna, więc dobra, oglądajmy dalej. Ale jak widzieliście, tutaj mieliśmy pokaz. Yy, tu mamy Tylera i Lindsay, co się całują. Tu mamy Duncana, oczywiście, że tak. I tutaj mieliśmy Harolda, Bev oraz Cody'ego. Tak, to jest Cody który później został wykorzystany jako model st dla stażysty Chris'a, tak więc taka oto ciekawostka. Idziemy dalej. Okej, okay, yeah, okay, czyli tutaj mieliśmy Jeffa, Jeff się praktycznie niczym nie różni od swojej oryginalnej, w sensie finalnej wersji, tak więc możemy iść dalej z Coxem. A jak ta oczywiście zachowuje się tak samo, więc tutaj jakby zdania za bardzo nie mam Więc możemy sobie chyba iść dalej, myślę, że tutaj nie ma co za bardzo się zagłębiać Ale co jakiś czas wolę mimo co zapauzować, żeby nie było, że potem czegoś zapomnę, tak więc idziemy dalej Wolę... Jakby komentować na bieżąco? A loner. And one guy who's What's up? <laughs> Przyszedł trend, powiedział takie: sieba, co tam? I wszyscy takie, no dosłownie z wyrazem twarzy, jakby chcieli mu tutaj. No, nie wiem, zęby powybijać, tak więc, no cóż, widać, że chyba, no nie jest za bardzo on mile tutaj widziany. W ogóle te domki są białe, w ogóle czemu tak? Halo, to mi się nie podoba. Co to ma znaczyć? The I one, one standing. Ona miała trochę głos, jak. Jak. Czekajcie, ona miała trochę głos. Mi się kojarzy to z jakąś też postacią z totalnej porażki, w sensie Lindsay, ten głos. Czy to czasem nie była. Ona ma strasznie podobny głos do kordni. Ale tak autentycznie. Nie wiem. Może Wy tutaj się będziecie chcieli wykazać, jakby to można powiedzieć, e, czymś w sekcji komentarzy, dlatego ja pozwolę sobie puścić dalej ten trailer. A to akurat zostało w finalnej wersji z tym robaczkiem. I to jest bardzo fajne. A tamto. E, była jakby Gwen, tylko że to nie do końca jest Gwen, dlatego że to jest header. Ponieważ jak wiecie, w prototypowej wersji Gwen, lub w sumie w tym Camp TV, Gwen i header to była jedna i ta sama postać czyli po prostu wygląd był Gwen, ale charakter był header i miała na imię header. Więc to jest header, to jest header, to, 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 to ktoś tak jak Gwen nie istnieje w Camp TV. Dobra, możemy iść dalej.

i to jest coś, co mi się chyba najmniej tutaj podoba. Jeff i Heather. Przecież to do siebie w ogóle nie pasuje. Oni do siebie nawet z charakteru nie pasują. O co tu chodzi? Czemu Heather jest z Jeffem? Bridget bardziej pasuje niż Heather. Czemu tak? Kurde. Dobrze, że Camp TV w ogóle nie, nie, nie ten. Nie doznało, że tak powiem, światła dziennego, bo ja pierdzielę. No to kompletnie do siebie nie pasuje. No kurde, Heather i Jeff, proszę Was, proszę Was, nie róbcie mi tego. Jeff i Bryżet, pomimo tego, że byli za bardzo przesadzeni w tym sezonie drugim oraz na początku wyścigu celebrytów, to szczerze powiedziawszy, bardziej do siebie pasują niż Heather i Jeff. Uch! Yeah, yeah yeah oglądamy dalej Have a cow? What's the big deal? Excuse me? What did you say to me? Oh you haven't seen anything yet! I'll show you big baby It all happens here on Total Drama Island OK, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o oglądanie. Tak więc, co sądzicie na temat e, tego trailera Camp TV? W mojej opinii, gdyby to był jakby taki, wiecie, nie wyspa totalnej porażki, to jeszcze bym mógł to przebolać. Ale jak to miała być pierwotnie wyspa totalnej porażki, to w mojej opinii nie dziękuję. Nie, autentycznie nie dziękuję, serio. E, można by powiedzieć, że. No nie, nie, nie zgadzam się. No, nie zgadzam się. Autentycznie nie zgadzam się. Trailer jako trailer przedstawiający, jak to wszystko miało wyglądać, spoko. Całkiem jest zrobiony w stylu totalnej porażki, aczkolwiek jest trochę gorz, gorzej graficznie, no bo na przykład. No, no, daleko, kurde, szukać nie trzeba. Mimo, że się trochę z tego zaśmiałem, to patrząc na to, to jest trochę obrzydliwe. Czekajcie, jak ja tylko to znajdę, gdzie to było. Uh. Gdzie to jest, kurde? Było to gdzieś tutaj. O, było. Musiałem aż znaleźć. Te ich modele. To wygląda obrzydliwe. Ta mimika twarzy jest taka obrzydliwa. Fuj. <laughs> Dlatego cieszę się, że Wyspa Totalnej Porażki, ogólnie seria Totalnej Porażki graficznie troszeczkę lepiej wygląda, bo no, to są takie obrzydliwe mordy, że aż no szkoda gadać. Naprawdę szkoda dosłownie gadać. I to z mojej strony by było na tyle. W mojej opinii, jeżeli chodzi o Camp TV można to sobie obejrzeć jako taką ciekawostkę, ale jeżeli to miałby być pierwsza wyspa Totalnej Porażki To chyba ja, by, chyba ja bym nie polubił pierwszego sezonu Autentycznie A wy? Co sądzicie o Camp TV? Dajcie znać w sekcji komentarzy Troszeczkę krótki odcinek z tego wyszedł Ale powiedzmy, że pracuję trochę nad tymi dłuższymi odcinkami, a nie chcę też zaniedbywać trochę kanału Więc od Czasu do czasu będziecie widzieli trochę takie luźniejsze Krótsze materiały na spontanie, tak jak ten, tak więc to by było na tyle z mojej strony, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. I czekamy, czekam jakby na opinię o dotyczącą Camp TV i tego trailera, bo miałem to już omówić bardzo dawno temu, a dopiero teraz za to się zabrałem. Tak więc, no tyle. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i cześć.